Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Planet Craftera. Kochani, wracamy sobie do naszego Planet Crafterka, gdzie już niedługo, już niedługo w sumie będziemy mieć jezioro, mam 87%, więc to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało czasu. I zobaczymy, jaki będzie następny cykl terraformacji naszej planety. Więc tak, zobaczymy w ogóle, ile mamy w tej chwili masy, biomasy w sumie, i co możemy sobie odblokować, bo tak, tutaj mamy bodajże te nawozy, bryłki bioplastiku, tak jak właśnie myślałem. A tutaj pamiętam, że mieliśmy coś zaraz do odblokowania. Generator glonów T2. Co w ogóle możemy zrobić? Właśnie, teoretycznie reaktor jądrowy T2 już możemy robić. Ej, to nie jest głupie. To nie jest głupie. W ogóle nie wiem, czy słyszycie, jak ja dzisiaj śmiesznie gadam. Ale niestety znów mi coś na gardło siadło i... No i jest jak jest. Jest jak jest. Jeszcze nie urosło? Serio? Jak długo? Dobra, co ja chciałem? Zobaczyć, czy mam siarkę. Mam siarkę. Mam przynajmniej dwie sztuki siarki. Tam był chyba jeszcze iryt potrzebny, tak? Czy pręt? Nie pamiętam. Chyba pręt. Chyba pręt. Ale zobaczmy sobie na szybciutko. No tylko iryt. No to pręd zrobiłem sobie tak po prostu. Spoko. Nie szkodzi, nie szkodzi. Nie zmarnuje się ten pręd. Dobra, teraz trzy stopy... trzy pręty uranowe, jeden super stop. Czy super stopki mamy jakieś? Mamy. Trzy pręty też mamy. I chyba jeszcze jedna woda, tak? I mamy... Wszystko jest potrzebne do generatora T2. Ale bydle. Ale bydle. Wow. To teraz to energii już mamy aż nadto. Teraz energii mamy aż nadto. Dobra, a co jeszcze, jeżeli chodzi o generator alg, bo to też chciałem zrobić, ale pamiętam, że nie mieliśmy jeszcze wody. Gdzie to było? Tutaj jest generator alg. Bryłka, bakłażan, woda. Wodę mamy. Kiedy sobie zostawimy, bo jest niepotrzebny. No właśnie, ale bakłażan. Weźmy nawet dwa. Magnes i super stop. Magnes też mamy. I super stópki. To jeszcze jedną wodę musimy wziąć. A i bryłka bioplastiku. Właśnie. Ale to też mieliśmy, więc luzik. Więc luzik. No nie, no tej wody teraz jest sporo. Tej wody teraz jest sporo. I możemy już sobie ten generator alk zrobić. Nawet dwa. Nawet dwa. No i naszą kapsułkę niestety zakryło. To jest kapsułka? To nie jest kapsułka. Była nasza baza. Shit happens. Woda się źle połączyła. Yeah. Była nasza baza. Niestety już nie daje tlenu. Już nie daje tlenu. Dobra, ale przynajmniej wiemy, że już tutaj nic nie zostawiliśmy, więc... jest na luzaku. O, ale jak tu się wolno pływa. Mega wolno się pływa. Niski poziom nawodnienia w wodzie. Serio? Naprawdę, gro? Co ty w ogóle produkujesz? Tlen, energia, rośliny, wzrost 6% tylko, ha.
Czyli produkuje rośliny w teorii. Dobra. Opakujmy to, gdzie powinno być. Trochę tych surowców mamy. Kobaltu chyba mamy aż nadto, no właśnie, aż nadto. O, to kapsułki tlenowe lecą. Dobra, i woda też zostaje. Co mamy dalej do zrobienia? Jak wyglądają w ogóle nasze statystyki, to jest pytanie. Jeziora 95%. Ciepło lipa trochę jest, nie? W sumie tlen też. Tlen w sumie też. Wegetuba te 3. Trochę tego jest. Na ciepełko co potrzeba? Aluminium, tytan i krzem. Akurat chyba to możemy sobie pozwolić. Nie wiem, mamy aluminium 3 sztuki. Tytan i krzem. A, i pręty oczywiście. To tylko 2 zrobimy niestety. No cóż. Bywa i tak, jak to mówią. Krytyczny poziom nawodnienia. No dobra, na luzie. Na luzaczku. ...97%. No to jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. I myślę, że... przejdziemy się jeszcze dzisiaj... zobaczyć przypadkiem, czy już się nie odblokowała jaskinia z osmem. To by się przydało zrobić. Ale chcę zobaczyć, jaki będzie następny etap terraformacji i jak to wygląda. No niestety schematy mikrochipu już są nam niepotrzebne całkowicie. Niestety. Musimy tą satelitę jeszcze wysłać. Zobaczyć, jak to tam wygląda. I dopiero wtedy będziemy wiedzieli. Dobra, produkcję mamy 1110 kWh, więc spoko. Zużywam niecałe 800, więc na ludzi nam to teraz wystarczy. Na ludzi nam to teraz wystarczy, więc nie ma co się przejmować. Bierzemy sobie jeszcze to i w ogóle, wiecie co? Ja to chyba przeniosę. Ja to chyba przeniosę. Chcę zobaczyć dokładnie, co da nam produkcja na tym biomie. Bo na tamtym, właśnie, bo tam jeszcze mam iryt, teoretycznie. Produkując się, zapomniałem już całkowicie o nim. Całkowicie już o nim zapomniałem. Co daje tutaj? Aluminium produkcja. No kurde. Trzeba zobaczyć, czy na tym biomie nie ma przypadkiem biostupek. Super stupek, nie biostupek, Jezu. Co ja gadam? Tak, gdybym akurat były super stupki, to było spoko. Kolektor wody z jeziora. So much water, odblokowane osiągnięcie. Okej. Okay. Następny etap terraformacji to jest mech. I mech już się robi. Meszek już się robi, więc spoko. Nawet tak wolno jakoś nie szedł. Skrzem jeszcze magnes tutaj. Otrzymano nową wiadomość. Idziemy sobie to wylukać. Chwileczkę. Przeczytajmy sobie nową wiadomość. Riley, zaszyfrowane. Użyj ekstraktorów rud na różnych obszarach, aby wydobyć określone materiały. Rakiety są naprawdę ważne i pomagają zwiększyć generację. I już niestety nie wiadomo, bo jest zaszyfrowane. O, czyli dowiedzieliśmy się tego, co już wiedzieliśmy. Co, ja sobie jeszcze skoczę na tamten wrak. Bo bardzo mnie jeszcze interesuje, czy ja tam nic nie zostawiłem.
I chcę zobaczyć przy okazji, czy ten lodowiec, który był tam, już stopniał. Bo on chyba był, pamiętam, że jeszcze w stanie stałym, jak ostatni raz tam byliśmy. Nie jestem pewny, ale sprawdźmy to. No i przy okazji zobaczymy, czy nic zostawiliśmy. Sobie już teoretycznie zamkniemy ten wrak. Już do niego wracać nie będziemy, przynajmniej na jakiś czas. Przynajmniej na jakiś czas. Pogubiłem się chyba. Dobra, tu nic nie było. Jest skrzynka. Tu nic nie ma. Tu się wejść nie da. Uch, tych skrzynek to jest sporo tutaj jeszcze. Tych skrzynek też tu było sporo. Tutaj przejścia nie ma. Kolejne dwie skrzynki. No nie no. Kobaltu to my nie bierzemy, już mam tylko za dużo. Definitywnie za dużo. Wody możemy się napić. Jeszcze jedna skrzynia. Jeszcze jedna skrzynia. No i co, człowieku, tutaj zrobisz z tym? Dobra, aluminium się bardziej przyda. To chyba czytaliśmy, prawda? Tak, czytaliśmy. Uuu, nie tutaj. Porąbałem strony. Mało tlenu, mało tlenu, mało tlenu! O, jeszcze ile tutaj mamy złomu? No proszę. To wracałem po tamto jeszcze. Wrócimy, już będzie po problemie. Czekajcie, gdzie to było? Bo się pogubiłem. A nie lubię cokolwiek zostawiać, no. Jestem typem zbieracza. Mnie to bardzo boli, jak widzę, jak coś zostawiam. Dobra, wszystko. Wrak zamknięty, na razie nie wracamy już do niego. Zostawmy cały ten szrot. To możemy zabrać, kobalt sobie zostawimy, jest niepotrzebny w danej chwili. Tu też sobie weźmiemy w sumie magnes, możemy zostawić też, mamy go sporo. Też mamy go sporo, dobra. No idziemy zobaczyć jeszcze oczywiście to wejście, bo to wejście było chyba gdzieś po lewej stronie. Tutaj. O i stopniało. No i chyba stopniało. Oczywiście, że stopniało. Hell yeah. Stopniało. To jest kolejne. To od ilu? Od 5. Gdzie tu byliśmy? Myślę, że my tu byliśmy, czyli tak, teoretycznie 8 pewnie, czy 8. Ekstraktor rudy generuje tutaj siarkę, tutaj 8. Trzeba o tym pamiętać. Tego osmu tutaj trochę jest. I myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić sobie kolejne ekstraktory rudy. Właśnie po to, żeby mieć jakieś zapasy tego osmu czy siarki. Bo siarka jest jak najbardziej potrzebna.
Myślę, że to będzie w ogóle bardzo dużo takiego farmienia. Bo właśnie siarka, czy jakieś te nawozy, nie nawozy. Sporo tak będzie. Dobra, żelazo. Kurde, pierwszy raz nie mamy miejsca na żelazo. Miłe uczucie, nie powiem. Miłe uczucie. No to czemu mało jest? Dobra, różne tutaj zostawimy sobie oczywiście. Jedzenie, no nie, no jeszcze nie mam aż tyle jedzenia, żeby marnować. Żeby marnować, dobra. Co to się tak ciemno robi? Dobra, nie wiem co z tym, nie wiem co z tym żelazem zrobię, ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Oj, chyba tu algi pourastały, prawda? Jeszcze nie. Nie, wzrost 72. A jednak urosły. Tu nowy surowiec mamy. Mamy, kochani, glony. Mamy glony. Jak to wygląda? A, no w ten sposób jest. Oczywiście idzie do kategorii różne. No, oczywiście idzie do kategorii różne. No sobie odłóżmy na chwilówkę i polećmy sobie jeszcze. Polećmy sobie jeszcze do naszego Irydu. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest aż tak pilne. W sensie nie wiem, czy ja sobie nie przestawię po prostu tego eksektora ród na przykład na siarkę, bo no iryd możemy bez problemu sobie ogarnąć ze zrzutów. A tak tego irydu to tyle, co kot napłakał. Więc ja idę to ogarnąć gdzieś indziej. Gdzie było wejście? Wejście było tu. Ale widzę, że ten iryd się nie respawnuje. Ten iryd się niestety nie respawnuje. Zobaczmy, czy możemy w ogóle osm wydobywać. To jest niebieski biom, tak? A i owszem. Żelazo. Niestety. Może na tym ekstraktorze te dwa będziemy mogli to zrobić. A tutaj siarkę wydobywa? Tu siarkę wydobywa. Jak najbardziej. W ogóle będę musiał sobie te radio latarnie porobić, żeby wiedzieć, gdzie jest w ogóle co. Bo ja bardzo to olałem. Siarkę tak w ogóle. Bardzo to olałem i myślę, że mogłoby być to dosyć pomocne. Mogłoby być to pomocne moim zdaniem. Zanim jeszcze to zrobię, pójdę sobie po tlen. O, tutaj. Dobra. Tylko tak, teraz musimy bodajże aluminium jeszcze zdobyć do radio latarni, tak? To jest lampa obszarowa. A radio latarnia, tak, aluminium jest potrzeba. A widziałem, że gdzieś tutaj aluminium leżało. Oprócz tej siarki, która tu jest. No cóż, siarkę też pozbieramy. A bardziej wolałbym aluminium. O, wilku mowa. Dobra.
Radio Latarnia. No, mogę tu wejść. I zróbmy kolor żółty, że to siarka. No i elegancko. Myślę, że tak więcej powinniśmy robić. Ten krzem aluminium. Dobra, pozbieramy tej siarki jeszcze trochę, żeby jej mieć w lekkim zapasie. Kolejny aluminium. W ogóle, czy my tutaj przechodziliśmy sobie gdzieś dalej, czy nie? Chyba nie zwiedzaliśmy. Może dobrze by było zrobić sobie tu jakąś kopułkę. I pozwiedzać co nieco. Niski poziom nawodnienia. No dobra, na luzie, spokojnie. Myślicie, że żelazo zebrało. Więcej aluminium i więcej siarki. No liczę, że tutaj zaraz jakaś skrzynka jeszcze poleci. Bo ja w sumie tego nie przeszukiwałem. O, wilkumowa. W sumie tego nie przeszukiwałem, więc... już widzimy, że dropi nawet 8. Kobalt jest mi niepotrzebny. Czy my tu byliśmy? Nie, chyba byliśmy. A może i nie? A wody im brakuje, kurczę. Wolę na razie nie ryzykować, muszę iść po tą wodę. Muszę iść po wodę. Ale z pewnością za chwilę sobie tu przyjdziemy. Z pewnością sobie tutaj przyjdziemy. Może ten 8 jeszcze zbierzemy przy okazji, co? O ile jakikolwiek znajdę. No, jedna sztuka to tak nie za dużo. Jedna sztuka to tak nie za dużo. Ale więcej serii tu nie ma. W teorii chyba stać nas w tej chwili na jeden ekstraktor rudy więcej. Krytyczny poziom nawodnienia, spoko ludzik. Mamy tu coś w szafkach? Jakąś wodę czy coś? Niestety nie. Niestety nie. Zdążymy, raczej zdążymy. Daleko nie jest. Daleko nie jest. Może byśmy jeszcze jakąś rakietę dzisiaj wysłali? Chyba i rydu nie mamy. Pyki już nie krytycznie. Dobra. 5 sztuki rydu, no to nie jest dużo. To nie jest dużo. Mamy kolejny 8. Co jest potrzebne do ekstraktora rudy? 2 osmu pręt irydowy. Kurde, nie mamy tego. Ej, czołem, zabieramy cię. Jakkolwiek to wygląda i brzmi. Reczkę też mamy. Dobra, ekstraktor rudy, 2x8. 2x8, aluminium. I super stópka jeszcze. Akurat jeszcze mam dwie zostały, więc na ludzie.
No jednak musimy ten iryt, kurde, jeszcze wydobywać, no. Nie ma innej opcji. Wiem, że mi się uda, ale nie. Może tak blisko? Tak, wydobywa iryt, spoko. Lepiej tu niż tam. Lepiej tu niż tam. Zobaczymy, czy jeszcze wydobyło aluminium. W sumie ciekawe, jak to wydobywa. Ogólnie te ekstraktory rudy są jeszcze takie, no, niezbyt dobre, bo jakby nie patrzeć, w większości wydobywają ten syf, który jest dookoła, niż to, co mają wydobywać. Ale lepsze to niż nic. Lepsze to niż nic. Jak tam, ile aluminium? O, całe 2 sztuki, wow. Jest moc, jest moc. Teraz to ja nie mam co z żelazem robić. Teraz to ja nie mam co z żelazem robić. No serio, nie mam co z żelazem robić. Chyba go wpakuję do chwilówki na razie, no. Innej opcji nie ma. Mamy przepełnienie żelaza. Magnezu w sumie też, już na maksa mamy. Fuck me. Za dużo tego pozbierałem. No to to w ogóle możemy sobie wyrzucić, kurde, nie to. W sensie kobalt. W sensie kobalt. Dobra, nasiono Lirma. To sobie zostawiamy standardowo. Na razie do chwilówki poleci, no co? Nic z tym nie zrobię. Nic z tym nie zrobię. To sobie rośnie, rośnie. Jak tam 10% mech. No to nie jest mało. A najedzmy się i napijmy do końca. Jak już gdzieś idziemy. Jak już gdzieś idziemy. Dobra. Wiem, że mieliśmy iść bardziej tam. Ale... ja sobie tak przypomniałem, że przecież w tą stronę również mieliśmy jakąś zamarzniętą grotę. Może tam coś znajdziemy. A w sumie dawno nas tam nie było. Przy okazji może jakiś złom poznajdujemy. Więc tak, dzisiaj taki odcineczek eksploracyjny. Exploring pełną gębą. Dobra, tu nic nie było chyba. Z tego co pamiętam. Jak tu żółto. Ciebie z chęcią rozbiorę. Bardziej się musimy na tym naszym irydzie skupić. Naprawdę z irydem jest lipa. No właśnie, super stópka. Tak, ja rzeczy pozostawiałem. Żeby super stópki nie wziąć, naprawdę, Shira. O, to było tutaj chyba zamarznięte. Oczywiście, że tak, bo to jest za dużo irydu. Tu jest za dużo irydu. Raczej bym go zebrał. No i jest też chyba sporo osmu. Uhuhu. Panie. Daj pan spokój. Tu sobie coś jeszcze oczywiście topnieje. Już nie widzę, żeby coś tam było. Cokolwiek. Co tu jest? Kolejny biom. Wow! Cóż to jest? Jakiś nowy surowiec. Czemu to jest tak czarno? What the fuck? Kwarc pulsarowy. The pink rare ore. Ja pierdykam. Co
Co tu się dzieje? Czemu to jest tak ładnie? Ja lubię takie klimaty. No świetnie to wygląda. Świetnie to wygląda, naprawdę. Z którą stronę? W tą czy w tamtą? Chyba nie w tą. To jest... pręt jedowy. On nie był potrzebny właśnie do tego? Był. Właśnie był. Dobra, to myślę, że tak. To możemy zostawić. Osmo możemy jeszcze wziąć. Dobra, bo ci zaraz się zabraknie tlenu i dowiesz się, co się dzieje, jak umrzesz. Elegancko, naprawdę elegancko. Trzeba tytanu jeszcze. Ja bym ten tytan zebrał. Jak już się bawimy w radiolatarnie, to się bawimy w radiolatarnie. Nóż może będzie przydatny kiedyś. Czerwoniutki. Albo niebieściutki, dobra, niech będzie niebieściutki. Żółty jest tam, niebieski jest tu, spoko. I mam jeszcze dwa miejsca. Moi drodzy, ale, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Planet Crafter, bo widzę, że powolutku zbliżamy się do końcówki naszej terraformacji. No może jeszcze nie końcówki, ale tak do połowy drogi już na pewno. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.